Witam gorąco wszystkich, ja jestem Daris i zapraszam do materiału, w którym chciałbym Wam przedstawić pracę biogazowni. Ten materiał tworzę, ponieważ na prośbę jednego z Was oglądających, Kenzie'ego, pozdrawiam Cię Kenzie, ciekawiło, czy jest jakiś mod, który można by było wytworzyć produkt w biogazowni, później go przetworzyć na coś innego, coś jeszcze. Jak wiecie, w standardowych mapach na Giantsach, jeśli mamy biogazownię, no to mamy trzy produkty, które wychodzą z biogazowni, aczkolwiek tylko jeden kompost, który możemy wykorzystywać przeważnie na polach do nawożenia. No, jeśli chodzi o baterie i metan, jest to automatycznie sprzedawane i pozyskiwane są pieniądze. Te mody, które tutaj Wam przedstawię, jest ich kilka. Jeden z nich to jest mini biogas plant. To jest właśnie ten mod. Ten to jest mini biogas plant. Drugim modem jest liquid manure and digestive drying. To jest ten mod. Kolejnym modem to jest BGA Methane Pack, to jest ta biogazownia. No i trzecim to jest BGA Networking Distributor, to są te dwa mody. Także te mody, które czytałem ostatni i pierwsze, które czytałem, czyli w tym ustawieniu, to jest jeden twórca i ten twórca się nazywa Distribute Simulation. A ten mod to jest właśnie ta biogazownia plus tutaj punkt sprzedaży, to jest El Sheba. No i ten mod, w którym przetworzymy sobie kompost, to jest, twórcą jest Andreas K85 DS Agra Service. I o co chodzi z tym wszystkim? Pytanie było, czy można znaleźć biogazownię, z której można więcej wyciągnąć, przetworzyć, coś jeszcze z tego osiągnąć. Także udało mi się znaleźć i myślę, chyba najciekawsze tylko, bo jeśli chodzi o tą biogazownię, to plusy są takie jak gabarety. Jak widzicie, nie jest to, nie potrzebuje dużej powierzchni, jak i również cykle oraz receptura oraz możliwości przetwarzania produktów, które w nich się przetwarza. Czyli jeśli sobie wejdziemy w tą biogazownię, mamy tutaj możliwość przetwarzania kiszonki, gnojówki, obornika, rozdrabnionych buraków, burak cukrowy, ziemniaki i słomę. Także jeśli popatrzycie sobie na cykle, tu jest 2400 i tu jest receptura 840. Tutaj jest troszeczkę mniejsza receptura, ale te same cykle. Obornik, ziemniaki, no i słoma jest też opłacalna, czyli kiszonka i słoma jest najbardziej opłacalna. No i z tego, tutaj z tych produktów, czyli mamy tutaj dość pokaźną listę. Mamy również produkty, które wychodzą, jest to prąd, metan i kompost. Przy standardowych biogazowniach mamy także, mamy tylko kompost do dyspozycji. Tutaj możemy przechowywać sprzedaż lub dystrybuować prąd, metan również, no i kompost również. Także to jest to udogodnienie tutaj. No i teraz tak, tutaj mamy napis Mini BGA with Refueling, czyli tą biogazownię wykorzystujemy do jakby to powiedzieć, do kolejnego etapu. Tym kolejnym etapem jest właśnie Refueling Station i są dwa rodzaje, jeden jest większy, jeden jest mniejszy, ale mają to samo działanie, więc tutaj jeśli mamy na farmie pojazdy, które używają metan, można je zatankować, lub po prostu pojazdy, które używamy, które są napędzane prądem, można tutaj ładować.
Czyli co? Produkt, który jest wytwarzany w tej biogazowni, prąd i metan, można wykorzystać, używając do pojazdów, które aktualnie posiadamy na farmie i są napędzane właśnie tym paliwem. Druga biogazownia, mini biogas plant, czyli bez refueling, to jest, stawiacie sobie i po prostu ją używacie w celach właśnie tych, no i można bezpośrednio sprzedawać od niej produkty, które się tam wytwarzają. Kolejny model właśnie od tego samego moda twórcy jest również BGA Networking Distributor, gdzie wytwarzany prąd i metan może być z tej, może być z tej, bez różnicy, jest dystrybuowany do tego, a w tym jest uszlachetniany. Czyli na przykład mamy wytworzone ze 100 prądu, wytwarza nam raz tyle, no i sprzedaj. Tak samo przy metanie. Tutaj cykli mamy 1200, tutaj mamy 600. Kolejnym modem, bo to jest, te dwa są ze sobą, jest turbo uszlachetnienie. Powiedzmy, że tutaj receptura jest 100 do 200, 100 do 200, tak samo jak w tamtym. Tylko cykle na miesiąc są dużo, dużo większe, bo tutaj jest 4800, tutaj również, gdzie tutaj było 600, a tutaj 1200. Także to jest uszlachetnienie tych produktów i są po prostu sprzedawane bez naszego udziału. Od razu dostajemy pieniążki tam po przetworzeniu. Jeśli chodzi o biogazownię OTR siebie, to jak sobie wejdziemy, to mamy tutaj krótszą listę, bo jest kiszonka, gnojówka, obornik i buraki. Jeśli chodzi o cykle, to jest dużo mniejsze, bo jest 24, aczkolwiek receptura jest 1500, 800, 600. No może troszeczkę lepsza receptura, tylko żeby Was to nie zwiodło, bo ta receptura może mieć szybsze działanie, czyli szybciej będzie przetwarzać, mimo że cykle są mniejsze. Także to też trzeba wziąć pod uwagę. No i tutaj mamy produkt tylko i wyłącznie metan i kompost, nie ma prądu. Głównym zadaniem tego modu jest to, aby pobawić się tym metanem. Na zasadzie takiej, że się wytwarza metan. Jak sobie teraz wejdziemy w zakładkę, tutaj BGA Metan Pack. Mam dodatkowo jeszcze przyczepę dostosowaną do tego, czyli z tym znaczkiem, który jest nad przyczepą. Kupujemy, podjeżdżamy sobie tutaj, tankujemy. No i później musimy postawić sobie jeszcze punkt sprzedaży w takiej właśnie to postaci. Tak to wygląda i tutaj podjeżdżamy przyczepą i sprzedajemy. Czyli tak wyglądają te biogazownie, z których można jeszcze coś wyciągnąć i przetworzyć, wyrobić. A teraz kolejna, ostatni mod, czwarty, który jest moim zdaniem bardzo dobrym modem, ponieważ wykorzystuje kompost, który jest wytwarzany w tych oto biogazowniach, jak i również w tych oryginalnych, na oryginalnych mapach z Giantsów, ponieważ możemy sobie tutaj przywieźć kompost i przerobić sobie go na suchy nawóz. Można również gnojowicę przywieźć, ale moim skromnym zdaniem wolę na przykład gnojowicę przywieźć tutaj, gdzie pozyskam prąd, metan i kompost, a kompost sobie mogę przewieźć tutaj i tak samo go wykorzystać w ten sam sposób, gdzie przy gnojowicy korzystam ją maksymalnie w tym oto właśnie, w tej oto biogazowni. No a z kompostu, no to już później, jak już tam kto woli, może sobie wykorzystywać na pole, bądź sprzedaż, bądź na kontrakty. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o te biogazownie, no i dalszą produkcję, jeśli chcielibyśmy coś sobie kombinować dalej. Mam nadzieję, że w miarę jasno to przedstawiłem i wyciągliście coś z tego, także jeśli macie jakieś uwagi, jeśli Wam się podobało, to łapkę w górę poproszę, w górę i no i komentarze, jeśli jakieś pytania są, bądź coś więcej wiecie,
jakieś inne ciekawe mody, które można było zastosować. Tylko jedna rzecz. Biorę pod uwagę mody, które są dostępne tylko i wyłącznie na oryginalnym modhubie z Farming Simulator i są dostępne na wszystkie platformy, ponieważ no, ja przedstawiam tylko i wyłącznie mody, które są dostępne na konsole. Jeśli są na konsole, jednoznacznie również są dostępne na komputery, więc tylko takie mody prezentuję. Także dzięki. Z mojej strony to wszystko na ten materiał i do usłyszenia do następnego. Pozdrawiam, na razie, cześć.